Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku niejako wracamy do Fatimy, do wydarzeń, które miały miejsce w 1917 roku. Bez dwóch zdań jest to wydarzenie w pewien sposób formacyjne dla. Przynajmniej części osób, myśląc o nowożytnej historii Europy. I mówię tutaj nie bez przesady, ponieważ wydarzenia fatimskie, zwłaszcza tajemnice fatimskie oddziaływały na historię kościoła, na podejście kościoła do pewnych rzeczy, ale również na wielką politykę. Dlaczego w ogóle o Fatimie mówimy na kanale UFO? Ano, dlatego, że Fatimę można rozpatrywać na różne właściwie strony, w różny sposób. Taka pierwsza warstwa, ta najbardziej popularna, najbardziej powszechna i chyba najbardziej akceptowalna, jest taka, że w Fatimie w 1917 roku trójka dzieci widziała Matkę Boską, która przekazała im pewne orędzie dla świata, a także przekazała wszystkim ludziom zgromadzonym w, oko w okolicach tych objawień pewien znak. Który się zmaterializował w postaci tak zwanego cudu słońca, czyli wydarzenia, które obserwowało dziesiątki tysięcy ludzi, kiedy słońce zatańczyło swój fantastyczny taniec na niebie i udowodniło wszystkim, że w Fatimie stało się coś wyjątkowego. Później oczywiście pojawiły się również głosy sceptyczne, i historię tą przedstawiano jako taki jaskrawy przykład wymyślonej przez dzieci opowieści, które Wśród niewykształconych mieszkańców Portugalii urosły do rangi cudu lokalnego, a następnie, jak taki, takie potrzeba udowodnienia jakiejś metafizycznej strony świata, doprowadziła do czegoś, co nazywamy masową histerią czyli takiego uwspólnienia, można powiedzieć, przeżyć, które nie są do końca związane z rzeczywistością, a raczej z percepcją, czyli ludzie uwierzyli, że tam coś się dzieje, więc nagle zaczęli to dostrzegać. A to ten, ten taniec słońca, to, ten dowód, który miał udowodnić fan, fantastyczne i niecodzienne wydarzenia w Fatimie, był w rzeczywistości no takim reakcją na fizyczne zbyt długie obserwowanie słońca na pewne omamy wzrokowe, które później zostały zinterpretowane jako fantastyczny cud, podwójne słońca, świecące, kręcące się kolory i Jest wreszcie i trzecia warstwa tej historii, warstwa ufologiczna, w której autorzy badający szeroki fenomen UFO. Przyglądają się zeznaniom dzieci, ale także tym, co napisano o Fatimie w tym wątku, gdzie Fatimę rozpatrywano jako objawienie boskie, jako e, takie wydarzenie religijne, i ci autorzy biorą te same zeznania, te same źródła, te same wspomnienia, te same zapisane relacje świadków naocznych czy samych widzących. I interpretują to pokazując, że być może to, co stało się w Fatimie, nie jest objawieniem boskim, ale mamy tutaj do czynienia z takim bardzo jaskrawym, nowożytnym kontaktem z czymś nieznanym, z tą nieziemską, nieludzką inteligencją, która objawiła się w Fatimie jeszcze na długo przed tym, kiedy termin UFO w ogóle wszedł do użytku. Na długo przed tym, kiedy. W czasie II wojny światowej obserwacji dziwnych obiektów na niebie stały się masowe, kiedy w masowej świadomości ludzi zagościło pewne nieznane zjawisko związane z obserwacją różnych świateł na niebie, a z czasem również kontaktem z nieludzkimi istotami, które nie przypominały człowieka i zachowywały się dziwnie. I dzisiaj wrócimy do Fatimy, żeby spojrzeć na nią od strony ufologicznej. Czy to Roz, czy ta hipoteza, czy ten, to zdarzenie rzeczywiście miało taki charakter, jak zawsze w ufologii trudno będzie nam y, y, powiedzieć, ale warto jest, żebyśmy przejrzeli, jakie stanowiska zajmowali ufolodzy, na jakie elementy zwracali uwagę. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić w formule y, odcinek 1 do dna na temat całej Fatimy, dlatego że tam pojawia się tak wiele elementów, które później przewijają się przez całą historię ufologii, doświadczeń, y, że. Jakby każda z tych, każdy z tych elementów miał, mógłby stanowić podstawę odrębnego odcinka. Dlatego dzisiaj omówimy tylko początek tej historii, bo bardzo jej ważny, bardzo ważny element otwarcia, czyli pierwsze doświadczenia dzieci, które wchodzą zanim pojawia się postać matki boskiej, co do której również jest wiele kontrowersji, pojawiają się ich kontakty z aniołem, z istotą, która pojawia się już wcześniej przed 1917 rokiem. Z którą wchodzą w interakcje, nawet powiedziałbym, na pewnym etapie, one są bardziej bezpośrednie niż interakcje z Matką Boską czy z piękną panią, którą, jak, jak nazywają ją dzieci. Zacznijmy od, tak naprawdę, rozdziału, który będzie relacjonował troszkę pokrótce to, co. To, co mówiły dzieci i co dominuje w tej narracji. Bo ten kościelnej. anioł się pojawił dużo wcześniej, prawda? Tak, on się pojawia dużo on wcześniej. Wyprzedza tą serię, bo w Fatimie była pewna seria objawień, które zostały tak w pewnym sensie zapowiedziane, i one się potem odbywają zgodnie z pewnym harmonogramem, prawda? Co miesiąc, jeśli dobrze pamiętam, pojawiają się spotkania z piękną tak. panią, która jest zinterpretowana jako Najświętsza panienka, a anioł się pojawia dużo wcześniej i on już nie, nie trzyma się żadnego porządku, prawda? On tak, i to jest w ogóle ciekawe, dlatego że anioł jest. On wychodzi też trochę poza, poza taką narrację często, bo jak, jak się szuka informacji o Fatimie, to nie zawsze w ogóle w, te objawienia anielskie są włączane do tej historii. Czasami jeżeli znajdziesz takie źródła kościelne, które. Które jakby relacjonują, co się wydarzyło w Fatimie, to one bardzo często zaczynają się od tego, że no pastuszkowie się tak, tego w maju, tak, 13 maja 1917 roku, gdzieś tam się bawią i nagle widzą, widzą piękną kobietę, tak, błyskawicę i piękną kobietę unoszącą się nad dębem, którą później identyfikują jako Matkę Boską, i zaczyna się seria objawień, która trwa aż do października 1917 co miesiąc, 13 dnia każdego miesiąca. No ale niektóre źródła w ogóle nie wspominają o tym, że cała historia zaczyna się je wcześniej, a cała historia zaczyna się w dziwnych objawień właściwie już dwa lata wcześniej. Bo w 1915 roku. O tym wspomina takie źródło, na które ja się często powołuję, dlatego że to jest źródło, którego, które nie ja wybrałem, jako osoba zainteresowana, powiedzmy, fenomenem UFO, po to, żeby udowodnić coś w stronie kościelnej. Jest to źródło, które jest rekomendowane przez, um, przez osoby, które roz, jakby rozpowszechniają informacje o Fatimie, które niosą orędzia fatimskie. Jako takie dobre źródło, które jest blisko Czyli wydarzeń. Jest imprimatur, tak? Tak, jest to y, książka y, księdza za Jana De Marchi, Jan Demarchi De um, który w latach 40. W między 43 a 50 rokiem mieszkał w Fatimie. I on sporządził taką relację, która jest pełna. Ta relacja jest na tyle wyjątkowa, że ona jest pełna takich bezpośrednich. Zeznań, czyli to nie jest takie, że on opowiada, co się wydarzyło, tylko bardzo często oddaje głos uczestnikom tych wydarzeń, czyli tam się wypowiada i widzące dzieci, w, w tych jego, to, co, to, co zostało zapisane z ich, z ich wspomnień albo z, właśnie nie wspomnień, tylko z tych dni, kiedy, kiedy były przesłuchiwane, ale też rodziny, też osoby mieszkające w Fatimie, więc tam jest dużo relacji, dużo tak naprawdę opowiada, opowiadają historię uczestnicy tych wydarzeń. I dlatego też z chęcią do tego sięgam, bo, bo jest to takie źródło, które można łatwo, jest łatwo dostępne i jest ono pełne y, takich właśnie cytatów. Czyli nie słuchamy kogoś, kto już interpretuje wydarzenia fatimskie, ale raczej to, jak odbierane były przez y, uczestników. No i co mówi y, y, książka Demarkiego na temat. Y, co mówi książka Demarkiego na temat y, Anioła? Otóż. Pierwsze wzmianki o jakimś nadnaturalnych spotkaniach dzieci w Fatimie rozpoczynają się w 1915 roku, kiedy pojawia się taki dziwny obłok. To jest dokładnie tak przedstawione, że trzykrotnie podczas odmawiania różańca Dzieci y, widzą obłok, który przypomina zarys postaci ludzkiej, y, który się gdzieś tam unosi nad wierzchołkami drzew. Łucja, kiedy o tym wspomina, mówi: "Wyglądało to jak chmura, y, bielsza niż śnieg, y, taka trochę przezroczysta, coś takiego w kształcie człowieka, ale to na razie ma taki Niedookreślony y kształt, <grym> nie, nie wiadomo o co chodzi, tam nie ma żadnego, y żadnego kontaktu, żadnego przesłania. To jest po prostu dziwne zjawisko, które gdzieś tam się y pojawia, ale ono już wywiera takie przekonanie, że to jest coś dziwnego, że to jest coś niecodziennego, że dzieci nie umieją tego sobie wytłumaczyć. To też widzą w ogóle inne osoby, to nie tylko jest Łucja, Franciszek i Hiacynta, które będą znane z późniejszych, z późniejszych relacji. To mi się bardzo podoba ta opowieść o takim nie za bardzo wiadomo czym, bo ona przypomina początek całej serii objawień, które miało miejsce w takim hiszpańskim miasteczku Garabandal. W latach 1961-1965. Ale wiesz co, Poczekaj, bo chciałbym jeszcze zamknąć mhm. tą pierwszą wizytę z, tak, z tak. tym, z tym mhm. aniołem, dlatego że w 1915 roku mamy na razie te, te chmurki, tak? Czyli mhm. widzą dzieci chmurę podczas modlitwy, nie wiadomo za bardzo o co chodzi, to się zaczyna robić dziwne. A już rok później, czyli 1916, rok przed Fatimą, pojawia się pierwsza taka wizyta już na poważnie. I to jest takie zdarzenie, kiedy kiedy nie wiadomo za bardzo, kiedy ono miało miejsce, dlatego, że Lucja wspomina, że nie znała wtedy ani lat, ani miesięcy i trudno jej było umieścić, ale gdzieś latem dzieci wypasały zwierzęta, no bo to, była ich, to było ich zadanie, miały doglądać zwierząt, które się tam pasły w tej dolinie, no i rozpętała się burza, więc dzieci się schowały do takiej jaskini, która gdzieś tam była, jaskini, która była trochę tam przykryta krzaczkami, więc dzieci się tam schowały do tej, do tej jaskini, a gdy przestało padać i znowu zaczęło świecić słońce, no to dzieci sobie, ponieważ było wszędzie mokro, to one jakby trochę wyszły z tej jaskini, ale były cały czas u wejścia do tej jaskini i tam zjadły sobie jakieś jedzenie, które miały jakiś chleb przyniesiony ze sobą, czy coś tam do jedzenia, co, co miały, no i nagle się pojawia to pierwsze takie bardzo Biedzenie. dziwne spotkanie. Nagle silny wiatr wstrząsnął drzewami i sprawił, że podnieśliśmy oczy. Relacjonuje Lucja, by zobaczyć, co się dzieje, gdyż wcześniej dzień był spokojny. Wtedy ponad drzewami w kierunku wschodnim zobaczyliśmy światło bielsze od śniegu. Miało ono postać młodzieńca przezroczystego leśniącego mocniej niż kryształ w blasku słonecznym. W miarę jak się zbliżał, mogliśmy rozróżnić jego rysy. Byliśmy bardzo zaskoczeni i przejęci, nie mogąc wypowiedzieć ani słowa. Zbliżywszy się do nas, anioł powiedział nie bójcie się, jestem aniołem pokoju, módlcie się ze mną. Następnie jest relacja, która mówi, że anioł ukląkł, pochylił głowę i zaczął się modlić. To jest oczywiście późniejsze, dużo późniejsze już zeznanie Łucji, Dzieci zaczęły go naśladować, on ich nauczył modlitwy, modlitwę do, do Boga oczywiście, kazał im się modlić i że Matka Boska i Jezus słuchają tych modlitw. I anioł znika. To jest pierwsze widzenie w roku 1916. Dzieci później wspominają, że ta obecność anioła wywołała w nich. Naprawdę takie bardzo silnie rezonujące w nich przekonanie obecności Boga, takie, takie przeczucie przeżycia czegoś metafizycznego. Były wypełnione Bogiem. Coś Dokładnie. Obecność tak Boga była. odczuwaliśmy tak silnie i głęboko, że nawet nie odważyliśmy się rozmawiać. Tutaj jest też relacja, która mówi o tym, że, że dzieci przez długi czas pozostały w ogóle w tej samej pozycji, w jakiej zostawiły je Anioł, bo. Właściwie zapomniało o całym świecie. W sensie to wydarzenie, spotkanie z tym nieznanym było dla nich tak mocne, że nie wiedziało, jak sobie z tym poradzić, więc przez jakiś czas w ogóle były w takim tkwiły w takim odrętwieniu, a dopiero później jakby wróciły do życia, ale cały czas czuły tą, tą silną obecność tej boskości. Że, jak wspominał Cię, jeszcze następnego dnia czuliśmy, że nasze dusze wciąż owładnięte są tą atmosferą, która dopiero powoli ustępowała. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby rozmawiać o tym zdarzeniu, ani w ogóle nie rozmawialiśmy o tym między sobą. Utrzymanie tego w sekrecie narzucało się samo przez się. To było coś tak osobistego, że nie było łatwo powiedzieć o tym choćby słowa. Wtedy to, to wrażenie było tak mocne, dlatego że. To był pierwszy raz, kiedy, kiedy miały kontakt, bo było później jeszcze drugie spotkanie z aniołem. Druga tak, tak. wizyta, ja kontynuuję dalej, dam Ci e, tę historię do powiedzenia po tej hmm. części. Druga wizyta, jakiś czas później, oczywiście tu znowu mamy problem z umiejscowieniem tego, to, to jest lato. E, dzieci znów wypasały owce i odpoczywają przy studni po wypasaniu owcy. E, po wypasaniu owiec odpoczywają sobie przy studni i pojawia się znowu ten sam anioł. Który jest w ogóle taki zdziwiony, co wy tu robicie? Wy się macie modlić do serca Jezusa i Maryi, musicie prosić o miłosierdzie, bo, bo będzie tutaj, prawda. Musicie Czyli bezustannie zirytowany, tak? Tak, jest Mnie... zirytowany tym, że dzieci nie modlą się, tylko marnują czas na coś innego. Mówi im bezustannie ofiarujcie modlitwy i umartwiajcie się ku chwale najwyższego. Róbcie ofiary ze wszystkiego, co możecie, żeby nawrócić grzeszników i um, wtedy mówi, że jest aniołem, wtedy według relacji dzieci, właśnie przy tym drugim widzeniu w, w 1916 roku, w latem przy studni, mówi dzieciom, że jest aniołem Portugalii i że e, przyszedł tutaj e, do nich specjalnie, że, że, że właśnie one mają ten, ten cel, żeby, żeby umartwiać, żeby oddawać w ofierze wszystko, co, co można ze wszystkiego robić ofiarę przebłagalne. Już wtedy pojawia się e, pewna e, różnica w percepcji dlatego, że e, na przykład Franciszek w ogóle za bardzo nie słyszy on widzi tylko anioła, z, nie słyszy go. Anioł ma rozmawiać tylko z dziewczynkami, więc on się pyta dziewczynek, co właściwie ten anioł mówił, bo on nie bardzo się orientuje, ale one mu mówią na początku, zwłaszcza jego siostra Hyacynta, że, że one są tak zmęczone i tak jakby no taki, w takim szoku po, tym, po tej relacji, że, znaczy po tym spotkaniu, że nie są w stanie teraz mówić. Po, po latach, to jest ta, ta późniejsza narracja, która przychodzi po wielu latach od Ucji, Ucji powiada tak. Słowa Anioła były jak światło, dzięki któremu uświadomiliśmy sobie, kim jest Bóg, jak bardzo nas kocha i jak bardzo pragnie, abyśmy my go kochali. Jak bardzo wielkie, wielką. zrozumieliśmy również, jak wielkie znaczenie ma ofiara i jak bardzo mu się podoba. I tu jest ciekawy wątek się pojawia: sami nie szukaliśmy innych sposobów umartwienia i pokuty, niż spędzanie całych godzin z głową przy ziemi i powtarzanie modlitwy, którą nauczył nas Anioł. I trzecie, najważniejsze spotkanie, które poprzedza Fatimę, i według wielu osób ono otwiera w ogóle możliwość zaistnienia tych fatimskich objawień, kontaktu dzieci już nie z aniołem, ale z piękną panią, to wizyta, która miała miejsce jesienią 1916 roku. Jak podaje Ucja, wędrowaliśmy z Pregaryry do Lapy, okrążając z wzgórze od strony no, Tu następna nazwa hiszpańskich miejscowości. Odmówiliśmy tam portugalskich, odmówiliśmy tam różanie oraz modlitwę, której Bóg nas nauczył, yy, której anioł nas nauczył podczas pierwszego objawienia. Wtedy anioł ukazał się nam po raz trzeci. Trzymał w ręku i tutaj jest ważna uwaga. Trzymał w ręku kielich. Nad kielichem znajdowała się hostia, z której spływały do niego krople krwi. W pewnym momencie anioł postawił kielich i hostie unoszące się w powietrzu a sam pochylił głowę do ziemi, powtarzając trzy razy modlitwę, tutaj jest treść tej modlitwy, następnie anioł wstał i ponownie wziął kielich oraz hostię, i teraz również bardzo ważny element, który będzie miał znaczenie, hostię podał Łucji, a zawartość kielicha Hiacyncie i Franciszkowi mówiąc jednocześnie przyjmijcie ciało i krew Chrystusa. Znowu ukląkł, odmówił, znowu modlitwę, a potem zniknął. I co się dzieje z dziećmi? Y przez pewien czas dzieci po tym wydarzeniu zostają w ciszy, które przerywa dopiero Franciszek. On znowuż nie słyszał tego, co mówił Anioł. Um, I mówi do Ucji według tych relacji: Łucjo, wiem, że Anioł podał ci komunię świętą, ale co właściwie podał mnie, Jacyncie? spytał. Um, od, Hyacynka odpowiada, że było to dokładnie to samo i czy nie widział, że z hostii spływała krew. A Franciszek mówi: Czułem, że Bóg był we mnie, ale nie wiedziałem, jak to się stało cała trójka pozostaje w pozycji klęczącej przez dłuższą chwilę, powtarzając w kółko modlitwę anioła. Czyli mamy te, jak, jakby teraz tak zebrać to i to, to jest jakby koniec tej relacji dotyczącej objawień anielskich u, u Demarki i dalej już mamy ten przyszły rok i już zaczynają się objawienia um, objawienia Matki Boskiej i to jest tłumaczone według tej interpretacji kościelnej, że Pojawienie się anioła było pewnego rodzaju przygotowaniem duchowym dzieci do spotkania z Matką Boską. Dzieci są przygotowane, są uczone modlitwy, są uczone tego właśnie posłuszeństwa i też oddania modlitwie, itd. I następnie tego trzeciego, to trzecie spotkanie jesienią 1916 otwiera możliwość objawień fatimskich przez to, że dzieci otrzymują komunię świętą i przez to, że one otrzymały komunię świętą z rąk anioła, później tłumaczy się, że właśnie z tego powodu dzieci w czasie objawień, kiedy już mamy świadków, kiedy już mieszkańcy wioski przychodzą, kiedy przychodzą jak im sławniejsze stają się objawienia fatimskie, tym więcej ludzi zjeżdża się na kolejne jakby zapowiedziane wcześniej wizyty po to, żeby obserwować co się będzie działo. No ale oni nie widzą Matki Boskiej, nie słyszą Matki Boskiej, to widzą tylko dzieci. Tylko dzieci widzą. Tylko dziewczynki słyszą, a tylko ucja może rozmawiać. I ta narracja mówi tak. Łucja otrzymała najpełniejszą łaskę i najpełniejszą komunię świętą, dlatego ona mogła i widzieć, i słyszeć, i rozmawiać. Natomiast co innego otrzymują w komunii świętej, co wynika z, z, z tych relacji dzieci? One otrzymują troszeczkę coś innego, czyli niepełną hostię, dlatego oni nie mogą rozmawiać z Matką Boską, a Franciszek nawet Matki Boskiej nie słyszy, on ją tylko widzi. Ale to, jakby ta komunia święta, która zostaje udzielona podczas trzeciego widzenia, jest zdaniem tym takim, w tej kościelnej interpretacji, jest tym przygotowaniem, które po, po pierwsze otwiera możliwość w ogóle spotkania z Matką Boską, a po drugie, to właśnie dlatego, że dzieci miały tą komunię, to one to widzą, a yy, świadkowie nie. I teraz oddaję Ci głos, żebyś powiedział, bo to jest hmm. wydarzenie, na razie mówimy o tej typowej warstwie religijnej, ale nie jest to jedyne wydarzenie, które ma taki charakter. Wszystko to bardzo podejrzane. <laughs> Wzbudza szereg wątpliwości co do samego tego procesu, jakby przygotowawczego, prawda? Bo. Um... Wielokrotnie się tutaj zastanawiamy nad tą warstwą interpretacyjną. Tutaj mamy taki rozdźwięk: jedna osoba jest dopuszczona do takiego pełnego kontaktu. Mhm. W sensie tu już mówimy o objawieniach tej pięknej panienki, ale wszystko wskazuje na to, że w tym objawieniu maryjnym, tak jak w wielu innych objawieniach, anioł służy za takiego posłańca, takiego, jakby to powiedzieć. Przygotowawczego pod mhm. główne wydarzenie, ale nie zawsze tak jest. Może tu, właśnie w Fatimie, te, to wydarzenie ma taką bardzo wyrazistą dwuaktowość: czasy mhm. Anioła i czasy już Matki Bożej, ale. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że ta relacja dotycząca anioła ma bardzo silne, że tak powiem, paralele, czyli bardzo silne powiązanie z historiami biblijnymi i takimi, dlatego, że mamy wiele motywów, które się powtarzają z Biblii. Mamy anioła, który przychodzi zwiastować, że coś się będzie dopiero działo. Dokładnie. Czyli nie mhm. ja jestem głównym Taki aktorem, tak? tylko mhm. jestem wysłannikiem, który we, przygotowuje was do czegoś. To jest jedna rzecz. Druga, bardzo często uczy modlitwy, tak? czyli jest jakiś przekaz pierwszy, że módl się, ofiaruj się Bogu, teraz dostaniesz zadanie jakby zapowiedź tego, że, że przyjdzie zadanie. I motyw, który, na który się często, znaczy może nie często, ale zwraca się również uwagi, że odgrywa to pewną rolę jaskinia. jaskinia, jaskinia nie jest przypadkowa, dlatego że jaskinia pojawia się w objawieniach. bardzo często w objawieniu anielski. Mhm. Tak, no ale są w tym obrazie, który wydaje się tak bezpośrednio korespondować z tym, co jest opisane w Biblii, pewne takie, powiedziałbym, półcienie, pół, pół prawda? Ponieważ na przykład ta modlitwa. O której wspominałeś, że ja w ogóle, to jest taka moja osobista opinia, mam trochę problem z tym takim obwieszczeniem tej istoty, że ona jest aniołem Portugalii. Mhm. Bo cóż by to miało znaczyć? Czyżby każde państwo miało jakiegoś anioła? Czy ten, to państwo zostało wyszczególnione, czy może to był na czas misji, która odbywała się w Portugalii, powiedzmy, jego taka, takie specjalne przeznaczenie? Ale ta modlitwa, która jest zapisana, w końcu ją przekazał anioł. Mhm. Przenajświętsza co lbię Ciebie z głębi duszy i ofiaruje Ci drogocenne ciało, krew, duszę i boskość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ona jest teologicznie błędna, ponieważ w jaki sposób człowiek, mieszkaniec ziemi, stworzenie Boże, jest w stanie ofiarować Trójcy boskość Jezusa Chrystusa, który jest Trójcą. Tak, jest w tym... Ale stąpamy po grząskim lodzie, znaczy grząskim, lodzie. grząskim terenie albo cienkim lodzie. Jest, znaczy to jest pytanie po prostu, w jaki sposób to się wyjaśnia. Tak, tak samo istnieje wątpliwość dotycząca tej komunii, ponieważ generalnie jest przyjęte, że to człowiek specjalnego powołania, czyli kapłan, jest uprawomocniony do darowania komunii. Mhm. Tymczasem anioł jako istota niematerialna czy pewnego innej substancji raczej tej komunii nie powinien przekazywać człowiekowi. Stąd gdzieś spotkałem się też z takim rozważaniem, które było jakby brane na serio. Czy przypadkiem anioł Portugalii nie otrzymał tego kielicha i tej hostii od prawdziwego kapłana, by nie powiedzieć, że po prostu komuś zabrał. Więc to są pewne takie wątpliwości, które pojawiają się w wielu objawieniach. No, wiesz, mamy jeszcze komunie pod dwoma postaciami, a wiemy, że w Europie to nawet wojna o to była. No, to żeby, żeby to jedna, ale tymczasem to, na co ja chciałem zwrócić uwagę podczas tego pierwszego, nazwijmy, się, no to nazwijmy to, przyuważenia Anioła, bo to nie jest kontakt, tylko to jest coś w rodzaju takiego, jakby zasygnalizowania, że w tym ziemskim środowisku pojawia się coś, co nie za bardzo wiadomo, co jest, bo wspomniałem o tym Garabandal, to jest Hiszpania. Tutaj również mamy grupę dzieci. To są cztery dziewczynki, wśród których prym wiedzie, jeżeli dobrze pamiętam, Conchita Gonzalez. Te, wszystkie te dziewczynki miały nazwisko Gonzalez, ale to nic nie znaczy, bo to mm -hmm. były inne rodziny. I teraz ta grupka, z tego co czytam, ona. Dość podobnie w jakimś takim, powiedzmy, naturalnym środowisku tam się przemieszczała, wracała ze zbioru owoców bodajże i bawiła się rzucaniem kamieni w złe anioły. To była ich wy zabawa, wyimaginowane jakieś złe anioły. Okej. Okay. I w tym momencie Conchita przekazuje, że widzi piękną postać otoczoną jasnym światłem. I dzieci w pierwszej chwili myślą, że to jest jakby zapowiedź, no, kontynuacja zabawy. Ona twierdzi, że nie, że ta istota istnieje. Istota, no, to coś, co obserwuje, to jest znowu takie niedookreślone. I pozostałe dzieci również zaczynają to widzieć, ale ta, ta, to, ta wizja znika. I teraz to jest taki, chyba, tak mi się wydaje, że to jest takie typowe pierwsze pojawienie się, kiedy Grupka właśnie młodych osób widzi tajemnicze światło, tajemniczą jakąś figurę i dopiero po pewnym takim momencie, który ja to nazywam wzmocnieniem interpretacyjnym, łapie, że to jest anioł. I później to może kontynuować właśnie dalsze, dalsze pojawienie się, ale czymkolwiek to jest, ta moc, która się na początku pojawia, ona się nie przedstawia jak na przykład na freskach mhm. albo na jakichś barokowych rzeźbach, tylko to jest coś w rodzaju tajemnicy, w której właśnie te osoby muszą się tego anioła dopatrzeć. Tak, to nie jest, taki, to nie jest tak, tak bardzo widoczne, tak, jak, jak na takich przedstawieniach ikonograficznych, gdzie ten anioł jest taki piękny i, i on po prostu schodzi z nieba. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to jest ta warstwa religijna. To jest ta warstwa interpretacji kościelnej, interpretacji katolickiej, chrześcijańskiej. Natomiast um, no, ufologia, zdaje się, że mniej więcej w latach 60. pojawiają się pierwsze wnioski, pierwsze komentarze dotyczące Fatimy, że być może cało kształt patrząc na to zdarzenie, mamy tutaj do czynienia z czymś nadnaturalnym i będziemy to jakby w kolejnych odcinkach roz, rozbierać na kawałki, które z tych relacji były jakby tą podstawą do takich rozważań. Natomiast co ufologicznie zostało. No, zinterpretowane, patrząc na anioła. Bo na razie w tym odcinku skupiamy się Anioł. na pierwszych mhm. w, widzeniach anioła. Chyba taki najpełniejszy obraz i najbardziej szczegółowy opis zawiera książka Johannesa Fibaga. To jest niemiecki, to jest niemiecki ufolog, który między innymi przyglądał się kwestii Fatimi w takiej książce Tajne Orędzie Fatimskie. Polskie wydanie, to jest pierwsze polskie wydanie, to jest chyba 1996 rok. Ja oczywiście dodam linki takie bibliograficzne do, do materiału, tak żebyście Państwo mieli okazję sobie zobaczyć. To akurat było wydane po polsku jeszcze w czasach, kiedy były wydawane takie zbiory z biblioteki Danikena. Niestety nazwa nie, nie, nie zwiastuje dobrej jakości, ale akurat ta książka jest całkiem niezła, natomiast no zostawmy to tutaj, przerwimy ten wątek. I tutaj zwraca uwagę na kilka rzeczy Johannes Fibak. Pierwsza rzecz zwraca na, na, tą, na tą wizję w, w, w tej jaskini, że dzieci spożywają ten chleb, prawda? I że on tutaj zwraca uwagę, że po ulewie robi się bardzo ładna pogoda. Słońce świeci, prawda? Ten jest przetarte niebo, a nagle przed samym pojawieniem się anioła mamy silny wiatr nie wiadomo skąd. No i ewidentnie pojawia się anioł, który. Widać silne światło i jakby ludzką sylwetkę, która się w powietrzu zbliża do nich z powietrza. Wygląda jak posąg z kryształu, przez który przeświecały promienie słoneczne to też jest zdaniem FIBAGA ważne oraz zwraca uwagę na, na to, jak dzieci opisują że według opisu dzieci anioł jest, wygląda jak taki 14-15-letni chłopiec. Który ma nadprzyrodzoną urodę, taką nieziemską wręcz. No i tutaj dzieci są pod wielkim wrażeniem kontaktu z aniołem, do tego stopnia, że no właśnie, że one po każdym spotkaniu z aniołem relacjonują jakby te same symptomy, czyli są nie dość oczarowane tym spotkaniem, że nie wiedzą co mają mówić, bardzo długi okres czasu już po ustaniu tego spotkania one są w takim stanie otępienia, dużego zmęczenia, takiego, i mają wrażenie takiej można powiedzieć, jakby powolnego powrotu do rzeczywistości, tak jakby to spotkanie z aniołem było, jakby wywierało taki wpływ, albo ono się odbywało gdzieś w jakiejś takiej równoległej rzeczywistości, w zmienionej, w zmienionej fizyce, i te dzieci muszą wrócić, poczuć z powrotem ten świat, żeby w ogóle zacząć się ruszać. W ogóle poczuć czasoprzestrzeń w pewnym sensie, bo w końcu one tracą poczucie tego czasu, a także ich tak, organizmy i wydają się zachowywać inaczej. Dokładnie. Tu jest na przykład y, wspomnienie po jednym z takich spotkań, że od spotkania z nią minęło już zapewne wiele godzin. Dzieci zupełnie nie zdawały sobie sprawy. Y, doszły do siebie dopiero, gdy zrobiło się ciemno i chłodno. I tutaj nawet autorzy tacy katoliccy, na których powołuje się Johannes Fibach, bo on cały czas pracuje na źródłach kościel, takich, tej interpretacji religijnej i przywołuje tutaj Wegenera i Lischiego, którzy napisali, że między innymi coś takiego, że anioł wprowadził dzieci w zupełnie nowy świat, zewnętrznie były jak dotąd pastuszkami. Ale bawiły się, śpiewały, jakby od się niewiele od dzieci, ale tajemnicze światło nadal świeciło w ich duszach i kazało im widzieć wszystko innym wzrokiem. Świetlista postać anioła wywołała na nich ogromny wpływ. Cały czas słyszały ich, jego głos i tak dalej, tak dalej. Godzinami po, po zdarzeniu czuły takie rzeczy jak wewnętrzny spokój, ale jednocześnie fizyczne wycieńczenie. Um, czuły się wręcz te, takie fizycznie zniszczone, tak jakby były tak bardzo przytłoczone siłą. To się często nazywa takim wewnętrznym unicestwieniem. Tak, tak jakby nie wewnętrznym unicestwieniem, się w ogóle, że, że, że tak że jakby zmiażdżyło to. Mhm. Tak. No i teraz dobra, już żeby nie, nie, nie rozpływać się za bardzo w tych, tych, powiedzą, w tych opowieściach, to Johannes Fibak wyciąga tutaj kilka fragmentów tej historii. Po pierwsze właśnie ten stan dzieci. Że dzieci są bardzo zmęczone po tym. Jest, są również pojawiają się takie domysły, że dzieci nie ma, tracą rachubę czasu. Czyli ten stracony czas, który jest bardzo charakterystyczny dla relacji właśnie, spotkań z nieznanym mówi również jeszcze, że charakterystyczna jest. Yy, Komunia i ten moment, kiedy zostaje udzielona komunia święta, który wpływa na późniejsze wydarzenia. Bo po pierwsze, dzieci po tym przyjęciu tej komunii, jakiejś żywności, one dostają coś do jedzenia, coś połykają, dostają jakiś pokarm, że one później widzą świat inaczej. No i oczywiście tutaj jest skojarzenie Johannesa Fibaga, że być może jakby przenosząc to na, na grunt tej ufologicznej narracji, gdzie tym nieznanym są istoty, jest jakaś nieziemska. Yy, prawda inteligencja, że albo to były jakieś środki psychotropowe, albo jakiś inny środek chemiczny, być może jakiś środek psychoaktywny, który tym dzieciom otwiera oczy na widzenie pewnego innego innej warstwy rzeczywistości. Natomiast co do samego wyglądu mówi, że skoro mamy do czynienia z relacjami dzieci, które mówią, że to, ta postać, jest, ona się pojawia albo w obłokach, albo na początku się pojawia w obłokach, albo w jakiś sposób towarzyszą takie właśnie jak chmury, jak silne światło, że ta postać nie jest taka fizyczna, namacalna. Że tutaj feedback wskazuje, że być może chodziło o pewien rodzaj, jakiegoś, nie wiem, hologramu, wyświetlenia, że to nie jest realne, że to nie jest taki dotykalny świat. Um, I trzecia rzecz, która bardzo silnie we, we mnie szczególnie rezonuje, silnie emocjonalnie, to jest to rozdzielenie tej. Komunii Świętej, dlatego że nie tylko Komunia Święta otwiera dzieciom oczy, i nie tylko różnica w sposobie podania Komunii Świętej później sprawia, że, że tak naprawdę Hiacynta i Franciszek, kiedy widzą Matką Boską, Hiacynta ją jeszcze słyszy, ale z nią nie rozmawia, i tylko Łucja, która odbiera najpełniejszą, najpełniejszy pokarm, można powiedzieć o Daniela, ma ten najbliższy kontakt z piękną panią, ale tam również pojawia się u, u Fibaga takie wnioskowanie, że Dzieci przez długi okres czasu podczas tych spotkań, zarówno tych zaniołem, jak i późniejszych, pozostają w pewnym bliskim kontakcie z tym nieziemskim, w pewnym polu światła, być może nawet jakiejś energii, która się manifestuje im, one widzą manifestację tej energii, inni ją tylko czują, słyszą, na przykład to są te późniejsze zeznania, brzęczenia, pszczół i tak dalej, że być może dzieci były poddane, no, były w jakimś polu promieniowania, w jakimś, wiesz, fizycznym takim oddziaływaniu, które mogło wpłynąć też na ich zdrowie. I tutaj mówi Fibak, to nie jest przypadek, że rozdzielono te, w inny sposób otrzymuje pokarm Łucja, w inny sposób resztka dzieci, bo późniejsze losy wskazują, że po spotkaniach fatimskich Hiacynta i Franciszek bardzo szybko umierają. Franciszek umiera już po roku, po, po Fatimie, a Jacinta chyba po dwóch latach. I oni umierają na choroby płuc, związane z... Najprawdopodobniej jest to Hiszpanka, tak się wtedy to... Wtedy się tak to interpretuje, że Franciszek umiera na Hiszpankę, to jest koniec I wojny światowej, Hiszpanka zabiera w, wtedy z Europy więcej istnień niż, niż wojna, przewala się po całym, po całym kontynencie i masa ludzi wtedy umiera, więc to nie jest też nic takiego dziwnego. U Hiacynty to trwa trochę dłużej, niestety dziecko strasznie cierpi, mówi się o powikłaniach związanych z hiszpanką, bo tam są otwarte rany, tam są różne, tam jest guz jakiś, tam są rany takie otwarte, dziecko bardzo, bardzo cierpi, no w końcu umiera, tak, tam jest, pojawia się taka interpretacja religijna oparta o, o relację, że Matka Boska miała się spytać Hiacynty, czy ona chce jeszcze chwilę zostać i pocierpieć, jakby złożyć to swoje cierpienie w ofierze i ona mówi tak, chce pocierpieć za grzeszników i to jest coś, co mnie jako ojca małych dzieci jakby strasznie rusza w tej historii, jak nie mogę przejść obok tego obojętnie. Natomiast Fibak mówi tak, że być może ta nieziemska inteligencja celowo udziela innej jakby substancji chemicznej Łucji i być może dlatego Łucja przeżywa następnie wiele lat. A właśnie Hiacy i Franciszek nie właśnie dlatego, że być może ona została zabezpieczona przed wynikami tego promieniowania, być może Łucja i znaczy Hiacynta i Franciszek po prostu nie zostali zabezpieczeni, a ich choroba. Płucna, którą wtedy interpretowano jako Hiszpankę, albo powikłania po hiszpańce, w rzeczywistości jest jakąś formą choroby popromiennej albo czegoś takiego. To jest oczywiście interpretacja Johannesa Fibaga na podstawie no, jakiegoś takiego wnioskowania z różnych innych um, przypadków um, ufologicznych. No, wzbudza to wszystko liczne wątpliwości, prawda? Bo. Jest to, jest to, to brzmi jak taki plan, który został wcielony w czyn przez pewnego rodzaju inteligencję. Ja na ten przykład nie za bardzo kojarzę innej sytuacji, gdzie kontakt z powiedzmy intruzją, tak, mm -hmm. jakąś zmienioną rzeczywistością miałby spowodować coś co by kojarzyło się tak bardzo jednoznacznie z chorobą popromienną, czy jakąś taką bardzo poważną chorobą popromienną, bo o tym mówiliśmy na przykład przy okazji Betty i Barney'ów Hill którzy mieli pewnego rodzaju, powiedzmy, uszczerbek na zdrowiu po kontakcie z badaniami medycznymi. Jest jeszcze taki przypadek z Kanady. No, może faktycznie jest tego troszeczkę, ale zastanawiam się. Wszystko to autentycznie wzbudza duże wątpliwości i... Mm, to jest też bardzo ciekawe z, tą, z, z tymi sakramentami, mhm. ponieważ właśnie wspominałeś o tym, że to anioł ofiarowuje właśnie komunie. I co ciekawe, w Garabandal, o którym mówiłem, również dochodzi do takiej sytuacji. I tam również dochodzi do czegoś, co jest obserwowane przez tłum, ponieważ tam objawienia dzieją się na obszarze miasteczka. I całe to miasteczko jakby ma świadomość, że wśród nich są osoby, które mają objawienia i które czekają, na to, żeby to zaobserwować, po prostu z wielką ciekawością. I te dziewczynki, co jest relacjonowane przez ogromną grupę ludzi, na przykład zachowują się w sposób, który byłby niemożliwy z punktu widzenia motoryki na przykład chodzą do tyłu i nie wywracają się, jakby unikają przeszkód, ale wielokrotnie zastygają w jakichś takich pozach kornych, albo właśnie taki, takiego przejęcia modlitewnego na tak długo i tak trwale, że osoba, która ma no, normalną jakby kontrolę nad swoimi mięśniami, prawdopodobnie nie byłaby w stanie. Ale anioł w tym wszystkim uczestniczy. Tamtejszy anioł. Mhm. Tam dziewczynki poznają jego imię. On się przedstawia jako Archanioł Michał, ale później dochodzi do niego wtedy, kiedy już wkracza też piękna pani, tamtejsza, wkracza jego bliźniak. On jest w ogóle opisywany jako bliźniaczo podobny do Michała. Yy. Postać miała długie ciemnobrązowe włosy z przedziałkiem pośrodku głowy. Wąski nos, łagodny wyraz ust, śnieżno-białą suknię, na nią narzucony jasno-niebieski płaszcz, na głowie koronę ze złotymi gwiazdami wiek osoby 17-18 lat. Ale co jest ciekawe, obie te postaci miały czarne oczy. Co jest dość takim klasycznym elementem opowieści o spotkaniach z tego typu istotami, które my lubimy przez nasz współczesny filtr naukowy interpretować jako właśnie kosmitów, ale w ogóle jakby z zupełną taką sytuacją nadzwyczajną, która ma miejsce w Garabandal i dla którego w ogóle to, to objawienie, z, właśnie z XX wieku jest słynne to właśnie cud hostii. Miało to mniej więcej w ten sposób przebiegać, że ta główna dziewczynka, która miała objawienia, znowu zaczęła się zachowywać w sposób, który ludziom wokół sugerował, że jest w kontakcie ze światem nadprzyrodzonym, i w którymś momencie ona uklękła, otwarła usta tak, jakby do przyjęcia sakramentu, i zdaniem wielu osób, które to obserwowało, faktycznie na jej języku pojawiła się jakaś substancja, która przypominała właśnie taki krążek. Dosyć gruby, mhm. co, poniekąd, i nawet temu zostało wykonane zdjęcie. Ono jest bardzo słabej jakości, bo nawet tutaj. A osoba... który jest rok w ogóle Garabanda. To są lata 1961-65, ale nie pamiętam zaraz, zaraz. No dobra, ale to już jest tam 30 mhm. lat po Fatimie. Tak, ale <grym> tutaj mam zapisane, że to jednak się stało wcześniej, więc możliwe, że coś sobie źle zapisałem, albo jest błąd w druku. Może chodzi o 62 rok, i chyba faktycznie. I teraz to jest troszkę podobna metodologia, prawda? Ten anioł zachowuje się w hmm. sposób dość podobny. To właśnie dlatego omawiamy ten hmm. przypadek razem, dlatego że to jest jakby z jednej strony jest to wyjątkowe wydarzenie, no bo niecodziennie anioł pojawia się dzieciom i karmi ich różnymi, różnymi substancjami, ale tu akurat mamy bardzo podobną sytuację, gdzie anioł zachowuje się w gruncie rzeczy dość podobnie. Tak, ale aniołowie pojawiają się również w sytuacjach uwologicznych. Zdarza im się. W mhm. pewnym sensie jest to szokujące, ponieważ wydawałoby się na to, że uczestnicy tego typu zdarzeń powinni się na coś zdecydować. Dobrze, a teraz poczekaj, co, zanim przejdziemy do innych i zaczniemy rozwijać ten wątek ufologiczny anioła, to ja jeszcze zamknę takim bardzo ciekawym, bardzo ciekawym widzeniem dotyczącym anioła fatimskiego który jest szalenie nieznane w Polsce i tutaj hmm. do państwa się zwracam, że najprawdopodobniej jeżeli nie czytaliście państwo w, w ufologicznej interpretacji Fatimy, to najpewniej nie znacie tego zeznania, a zeznanie pochodzi z archiwum fatimskiego. Otóż w, w pewnym momencie, to jest w latach bodajże w 1978 roku do relacji fatimskich, do tego archiwum fatimskiego, dostaje dostęp taki portugalski historyk Jacquim Fernandez i jeszcze z drugą osobą Fina de Armada i oni przeprowadzają taki przegląd tych dokumentów, badania dotyczące dokumentów tych najwcześniejszych, czyli te pierwsze zeznania dzieci, pierwsze raporty sporządzone przez oficjeli kościelnych, którzy prowadzili postępowania, którzy prowadzili te pierwsze takie relacje, spisywali no, jakby do tych do źródeł, nie, do tych wtórnych, które są powszechnie znane, ale sięgają do takich pierwszych relacji. I ta, to jest umieszczone w książce chociażby Heavenly Lights, The Apparition of Fatima and the Youth UFO Phenomenon. To niestety musiałem przeczytać po angielsku, ponieważ nie ma tego wydania po polsku, nie zostały te książki przetłumaczone na język polski. To jest wydanie z 2007 roku i tam pojawia się w kontekście anioła bardzo ciekawa historia czwartej widzącej. Mhm. Nie Zazwyczaj znamy, tak? nieznana zupełnie. W Polsce. Zazwyczaj, jeżeli mówimy o, o Fatimie, kojarzy nam się trójka dzieci, czyli Łucja, Franciszek i Jacynta, które najpierw widzą anioła, o czym już opowiedzieliśmy, a następnie Matkę Boską od tamtego. 13 maja czy czerwca 1917, już nie pamiętam teraz, kiedy to się zaczęło. W każdym razie jest jeszcze jedna osoba, która miała bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe widzenie w czasie trwania już objawień maryjnych. I chodzi o Karolinę Kerejrę, w polskim internecie, jak się wpisze Karolina Careira oczywiście ja to wszystko wrzucę gdzieś w komentarz, będziecie Państwo mieli do tego dostęp również na social mediach, to można znaleźć w wypowiedzi właśnie takie krótkie wywiady z tym autorem, który wspomina o tej czwartej widzącej, ale generalnie w takich materiałach, które ja widziałem, na przykład interpretacji religijnych, to tam ta postać się w ogóle nie pojawia. Natomiast Karolina Careira w 1917 roku, kiedy już trwają objawienia maryjne, ona ma 12 lat. I. 28 lipca, czyli to już jest po dwóch objawieniach, po objawieniu w takim razie lipcowym i czerwcowym, czyli to się musiało zacząć w czerwcu, około 10 rano dogląda owiec razem z inną siedmioletnią dziewczynką. I nagle widzą jadącą ciężarówkę, która gdzieś tam sobie jedzie po drodze, więc one sobie chcą zobaczyć tą ciężarówkę. No to jest 1917 rok, więc. Tych pojazdów tak. nie ma tak wiele, a to jest naprawdę Fatima była w, tamtym, w tamtych czasach taką dziurą na końcu świata. No więc jak jedzie ciężarówka, to jest wydarzenie, tak? Dzieci idą zobaczyć tą ciężarówkę, a później wracają w dół po zboczu, wracają do miejsca, gdzie są te zwierzęta, tak? I gdy wracały w stronę zwierząt, spojrzały w stronę tego dębu. Dąb był ogrodzony tego dębu, gdzie pojawiała się mhm. piękna pani. Ten dąb był ogrodzony takim kwadratowym, niskim murkiem z kamieni. Zapewne po to, żeby po prostu zwierzęta nie podchodziły tam i nie obskubywały tego, tego dębu. I wracając, ta Karolina Carreira dostrzega, że wewnątrz ogrodzenia z tych kamieni widzą. Dziecko w wieku, no tak nie, nie są w stanie, bo to z, z odległości, tak może 8, 9, może 10 lat, które ma białą szatę, jasne włosy, z daleka nie, wi nie wiadomo jaka to jest płeć. I ta postać, to dziecko, tak y, przechadza się w to i z powrotem jakby wewnątrz tego, um, tego murku. Kiedy Karolina na nią patrzy, ta Caroline, Karolina, patrzy, słyszy w swojej gł w głowie taki głos, Chodź tutaj i zmów trzy razy zdrować Mario. I ten głos się powtarza. Ta postać na nią nie patrzy. Ona patrzy na tą postać i słyszy głos w głowie. Chodź tu i powtarzaj trzy razy zdrować Mario. Karolina pyta się tej drugiej dziewczynki, czy ona to słyszy. Czy ona też słyszy ten głos? Ale tamta mówi, że nie, no widzi te, tą postać, tak, że ktoś tam chodzi pod tym dymem, ale ona nie słyszy tego wezwania. Dzieci nie podeszły w ogóle wtedy do tego, mhm. do tego drzewa. Zwierzęta się chroniły, wtedy chyba zostawiły je, czy chroniły się w jaskini, więc poszły do, 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 w okolice jaskini, żeby odebrać zwierzęta, żeby zobaczyć, co się dzieje ze zwierzętami. I w ogóle odchodzą stamtąd, tak? Więc, więc jak już są z powrotem ze zwierzętami, ze zwierzętami jest wszystko w porządku, to jednak ciekawość zwycięża i wracają do dębu. I tego anioła już nie ma, tej, mhm. tej postaci na dole już nie ma, ale Uwaga teraz. Nad dębem wisi postać, która wygląda dosłownie tak, jak Maria z tych Piękna Pani, czy Maria zidentyfikowana z tych objawień fatimskich, tylko że według Karoliny ona ma już koronę i czerwony płaszcz. Ona wygląda zupełnie inaczej i ona ze strachu, ona tam nigdy nie podchodzi do tego dębu, i ucieka właściwie y, idzie i od razu mówi rodzicom co widziała i to jest bardzo ciekawe dlatego że te zeznania one się pojawiają w relacjach y, w tych dokumentach a nigdy właściwie y, nie zostały takie uwzględnione jako część historii Fatimskiej y, co ciekawe y, matka dziewczyny Maria de Capelina zeznała że córka opowiedziała jej o tym widzeniu i wtedy matka jest trochę zła na tą córkę, że ona sobie pewnie coś zmyśla, ale yy, po, mówi jej, że wiesz co, to ja spytam Łucy, skoro Łucja Aha. widzi Matkę Boską, to ja jej spytam, czy ona. Czyli weryfikuje. Tak, weryfikuje, czy on, żeby ona zapytała pięknej pani, czy pojawia się piękna pani też komuś innemu. I. I doszło do tego pytania? Ta relacja dotycząca yy, tej, yy, tego pytania. Teraz słuchaj. W 1947 roku biskup da Silva pyta Łucję, czy kiedykolwiek Maria de Capelina zapytała jej o to, żeby potwierdziła u Matki Boskiej, czy ona się pojawia kogoś innego. Łucja twierdzi, że nic takiego nie pamięta takiego zdarzenia, ani takiego widzenia. Jednakże, właśnie. Yy... Ci, ci badacze, którzy do, do, dokopują się do tych dokumentów, w takim dokumencie, który został sporządzony w 1923, kto, to jest dokument zredagowany przez kanonika, doktora Manuela Formia, Formigiao, Formigiao, i on, ten dokument się nazywa Oficjalne Przesłuchania, i on spisuje tam zeznania Łucji i drobia, drobiazgowo je przepytuje. I zapisał taką notatkę. 19 sierpnia w Walinos, yy, zmiana miejsca ze względu, a to, było, bo to się pojawiało gdzie indziej, Łucja zapytała piękną panią, czy pokazywała się jeszcze komuś w Kowada Ilia czyli w, tym, w tej mm -hmm. dolinie. Piękna pani odpowiedziała, że drobna postać z włosami, o której wspomina Łucja i widziana nad, dęb, nad dębem, to nie była ona tylko anioł. To opis pasuje do Tak, ale Maryi. to jest ciekawe, dlatego że w, dy, w dokumentach z 1923 roku pojawia się adnotacja, że Łucja o tym wspomina, że pytała się i dostała odpowiedź, a już w 1947, kiedy ją biskup, nie ma tej. Mówi, że nic takiego nie pamięta. I teraz y, prawdopodobnie historia Karoliny jako tej czwartej widzącej została pominięta w oficjalnej historii jako dziwaczna, niepasująca i jako taka, która nic nie wnosiła do historii Fatimskiej, no bo de facto y, Karolina ona nie poszła no. ona nie poszła, nie pomodliła się, niczego nie wiedziała, ona tylko coś widziała z odległości. Zeznanie Karoliny y, już Fernandez, tak, zostało odebrane y, właśnie przez y, tych badaczy w 1978 roku. Ona przeżyła całe swoje życie zupełnie y, normalnie. W 1978 roku, po 61 latach, oni po tym, jak odkrywają w dokumentach, docierają do niej i ona to wszystko potwierdza, ta Karolina, że rzeczywiście tak było, ona rzeczywiście o tym mówiła, jej mama się spytała o Łucji, Łucja spytała się pięknej pani dostali odpowiedź. I to jest niesamowite, że czytając taką książkę, można powiedzieć, taką ufologiczną, odkrywamy, że jest jakaś część, która zostawia, jest jakaś dodatkowa historia bardzo dziwnego, dziwnej obserwacji anioła, która została pominięta właściwie w historii Fatimy. Jeżeli sobie sprawdzisz tą Karolinę Carey, ona się pojawia tylko i wyłącznie w kontekście książek ufologicznych, jako właśnie to odkrycie Fernandeza. Natomiast ona się nie pojawia. Ona się nie pojawia w właściwie w relacjach oficjalnych, tak, tak. mimo tego, że rzeczywiście jest ślad w, w dokumentach. To jest w ogóle ciekawa historia. Bo no ona to, też pokazuje, że ten anioł nie tylko jakby, tutaj na dwie rzeczy się zwraca uwagę. Po pierwsze, że, że ten anioł nie pojawiał się tylko, tylko trójce dzieci, czyli tylko Łucji, Franciszkowi i Jacyncie, ale on również gdzieś tam w jakiś sposób... Działał na kilku frontach. Tak, pojawia się później. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą się tu zwraca uwagę, czyli na ten aspekt... Parapsychiczny, właściwie taki telepatyczny, że ten. Karolina nie nawiązuje kontaktu, nie, nie wchodzi w relacje, w wymianę zdań, nie wchodzi w bezpośrednią interakcję, a mimo to ona odbiera w jakiś sposób głos, który do niej mówi, że ta telepatia, ten, ten, ten jakiś szczególny rodzaj oddziaływania na umysł ludzki, który powoduje, że, że widzący coś słyszą, że doświadczeni i to, to się pojawia również w ufologicznych zeznaniach, że doświadczeni słyszą, oni nie widzą, oni nie rozmawiają z tymi istotami, często tak werbalnie, fizycznie wypowiadając dźwięki, tylko na zasadzie, że słyszą głos w swojej głowie, widzą obrazy albo mają silne jakby poczucie, że muszą coś zrobić. Takie jakby, to jest niezmaterializowany, nie niezwerbalizowany rozkaz albo jakaś taka potrzeba zrobienia Przymucz, czegoś. Przymus, nie? wewnętrzny Przymucz. taki, tak? Tak, no bardzo ciekawe to jest. <laughs> w ogóle też to pokazuje pewną metodologię, Wprowadzania próby nadania jakiegoś sensu takim wydarzeniom, a objawienia, podobnie jak dużo incydentów ufologicznych, zdaje się wymykać takiemu zrozumiałemu na pierwszy rzut oka sensowi. Tak więc tutaj również dodatkowa świadkini wydarzenia okazuje się nie pasować do koncepcji, która jest mimo wszystko w miarę spójna, chociaż, jak mówiliśmy, pojawiają się tam pewne takie rzeczy, które trudno wyjaśnić ale również przenosząc to właśnie na, na sprawy ufologiczne to tam również jest taka tendencja czasami do wykluczania pewnych elementów relacji albo doświadczeń osób, które miały tego typu przejścia, które zdają się zbyt dziwaczne albo wchodzą na grunt religijny, a czasami tak jest. Na przykład Betty Andrasson, która jest jedną z bohaterek najbardziej złożonego, długiego, skomplikowanego procesu uprowadzeń, które trwa. No, i prowadziły ją nie tylko do statków kosmicznych, ale wręcz do obcych światów. I ma to niezwykle mocny kontekst, właśnie religijny, takie zabarwienie religijne. Nie dość, że jest taki moment, kiedy właśnie ta, ta doświadczona identyfikuje bardzo dziwne istoty o wielkich głowach i dziwacznych łapach. Za aniołów, to jeszcze w jej relacji jest taka informacja, że pojawia się przy niej taki anioł praktycznie ze światła. Więc można powiedzieć, że jest taka cienka granica, albo nawet nie ma jej, tylko jest taki jakiś rozmyty obszar, gdzie ci aniołowie pojawiają się w obu rodzajach doświadczeń. To jest w ogóle, wiesz, gdybyśmy pociągnęli temat, jaka jest rola aniołów w tworzeniu historii o zabarwieniu religijnym, to jest w ogóle temat, bo to przecież no. Będę, z, zrobię to ryzyko i na do tego, że przecież dwie religie, jeden odłam chrześcijaństwa i islam zaczęły się od tego, że ktoś został doświadczony kontaktem z aniołem i przekazano mu pewne, pewną wiedzę, informacje i zalecenia. No przecież tak się zaczyna historia Mahometa, który właśnie doznaje od, od archanioła. Michała, dobrze mówię? Mi się wydaje, że był to Gabriel. Ale od ale Gabriela. Przepraszam, od Gabriela. Od Michała, od Archanioła Gabriela dostaje właściwie spisaną tą ostateczną wersję wersję przesłania. No ale mamy jeszcze Kościół Mormonów. Tak, i to jest też opis tego wydarzenia, które staje się katalizatorem tego odłamu chrześcijaństwa, jest. No nadaje się jakby do obu działów, tak? do książek ufologicznych i do książek. No to przywołajmy to, to z Mormonami, bo Mormonów też opisuje w ogóle i przywołuje. Johannes Fibbach w swojej książce. To, to no powiedz, trudno, trudno od nich uciec, dlatego że cała ta historia, kiedy Joseph Smith, który był Amerykaninem niewyróżniającym się spośród powiedzmy bogobojnych swoich równolatków, stał się założycielem kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, kiedy anioł zmaterializował się u niego po prostu w pokoju. I brzmi to tak, tak on zapisał to wydarzenie z 21 września 1823 roku. Gdy tak modliłem się do Boga, zauważyłem, że ukazała się w moim pokoju światłość, która rosła aż w pokoju stało się jaśniej niż w południe. To też jest element wielu y, takich sytuacji z I że że światło się zbliża. Y, no w ogóle nawet że jakaś postać, która jest albo zrobiona ze światła, albo czegoś quasi materialnego, jakby tak narasta. Mm. Rozrasta się, pojawia, przybierając jakiś kształt albo, y, albo formę. Stał w powietrzu, zaraz, zaraz. Wtedy to niespodziewanie niebiański posłaniec pojawił się przy moim łóżku. Stał w powietrzu, albowiem stopy jego nie dotykały podłogi. Odziany był w luźną szatę o wyjątkowej bieli. Była Kolejne. ona bielsza nad wszystko, co kiedykolwiek widziałem. Nie sądzę też, by coś tak niezwykle białego i ośniewającego mogło pochodzić z tego świata. Dłonie jego oraz ręce, nieco powyżej nadgarstka, były obnażone, również jego stopy i nogi nieco powyżej kostek były odkryte, głowa i szyja. Były także obnażone, szata była rozchylona na piersi, i widziałem, że oprócz niej nie ma na sobie żadnego innego odzienia. I to nie nie ma o wieku nic, że, czy młody, stary. Nie wiem tego no akuratnie. Później jest historia, kim był ten anioł Moroni i jaką misję mhm. zlecił właśnie Smithowi. I to jest długa i dość zawiła historia. Niemniej jednak istoty, które wydają się pojawiać znikąd, są naznaczone światłem, a czasami są też dosyć niewyraźne i pozostawiają takie wrażenie niedookreśloności. Pojawiają się bardzo często... Właśnie też i w kontekście ufologicznym, Jacques Vallée kompletował on jakiś taki katalog przypadków, kiedy UFO wylądowało. Przy niektórych były istoty, niektóre, przy niektórych nie. On zawierał aż 923 przypadki na 100 lat, pomiędzy 1868 a 1968. I tutaj. Um, Właśnie Johan Fibak on przywołuje takie ustępy z tych przypadków. Trzecia postać stała w pobliżu, uznaliśmy ją za złudzenie optyczne. Wszystkie maszyny i istoty żywe lśniły. Następny przypadek. Jakiś świecący człowiek mieli kolejny przypadek, mieli po dwa metry wzrostu i głowy były ogromne. Lśnili i byli przezroczyści. Wrócili na pokład swojej maszyny, jakby byli niesieni przez światło. Kolejny. Jakaś sylwetka w świe świecącym ubraniu, która zmieniła się w bezkształtne światło i zniknęła. Więc te wydarzenia, one odchodzą od tego takiego mechanicznego obrazu tych spotkań, a bardziej wydają się kojarzyć z tym, o czym opowiadają osoby, które uczestniczyły w objawieniach. Stąd ci aniołowie... To, to nie jest jakby zaskoczenie, że są interpretowani w różny sposób i że widzi się ich mhm. również w y, I również ufolodzy ich widzą, tak. I tu to myślę, że to jest dobry moment, żeby, żeby jakby podsumować ten odcinek. Czyli mamy. Y Początek wydarzeń fatimskich, które nawet w tej nie są, nie są aż tak bardzo akcentowane, nawet w tej narracji kościelnej, która skupia się jednak na, na spotkaniach z Piękną Panią, a jednak mamy tutaj wyraźne, nie dość, że dość intrygujący opis yy, takich relacji. Nawet bardziej bezpośrednie, bo tam jest przyjmowanie pokarmu niż z, z piękną panią, a jednak one są mimo wszystko pomijane. No i coś, co, co nie jest tylko opowieścią Fatimy, ale coś, co przywija się zarówno w nowożytnych historiach o ludziach doświadczających spotkania z nieznanym, ale również możemy prześledzić bardzo daleko w tył, bardzo. Dziwne relacje, które zawierają bardzo podobne elementy i są początkiem hmm. również. Takich religijnych nurtów, bo i oczywiście islam bez dwóch zdań, i kościół Mormonów, i Fatima również miała swoje znaczenie dla ukształtowania pewnej części katolików, zwłaszcza tych takich bardzo konserwatywnego podejścia po dziś dzień, no, są bardzo krytyczni do, do ustaleń soboru i do, do tego otwarcia się kościoła na, na świat, tak? na, na nowoczesność. Więc to też jest jakby ta, ta fatima, ten początek od anioła kończy się właściwie ruchem wewnątrz jednej religii, ale jest to ruch, który ma swoje jakby założenia programowe, takie powiedziałbym dogmatyczne. No tak, na pewno. No i przed nami jeszcze no, kilka, kilkanaście elementów, które w przypadku Fatimskim jakoś tam korespondują mniej lub bardziej wyraźnie, a czasem wręcz kują w oczy z akcentami ufologicznymi. Więc Ale o zapraszamy. tym będziemy rozmawiać w następnych zapraszamy odcinkach. Na Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy oczywiście do sekcji komentarzy, żebyście Państwo zostawili um, swoje opinie, co o tym wszystkim sądzicie. Jak wspomniałem na początku, jest to jedynie interpretacja ufologiczna, tych samych właściwie zeznań, które w innych interpretacjach służą jako potwierdzenie boskości um, Fatimy. Też żeby była pełna jasność, myślę, że tu możemy to wypowiedzieć wspólnie, Wspólnie i wspólnie się pod tym podpisać, że naszym celem nie jest ani zachęcanie, ani zniechęcanie nikogo do tego, aby przyjął tą czy inną optykę, a już zupełnie nie chcemy jakby nikomu jakby ani wpływać... nie chcemy nikogo przekonywać, tak. że wiemy co jest bardziej prawdopodobne, co jest mniej. Jest to jedynie taka forma opowiedzenia o jak, jak to zdarzenie jest interpretowane w tym świecie UFO, o którym tutaj na kanale UFO rozmawiamy, więc jeżeli interesują was te tematy, to po prostu zostawcie lajka, like polubcie nasz program, Profil, zajrzyjcie na nasze social media i subskrybujcie ten kanał, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, gdzie będziemy rozmawiać o równie intrygujących wydarzeniach. A dzisiaj nadawali dla bardzo Państwa dziękujemy. Bartosz Migas i Mateusz Kijewski. Dziękuję mm, Bardzo na miło. Do widzenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.